rozmów ostrzegamy przed wieczornymi burzami, za które odpowiedzialny jest pofalowany front wędrujący z północnego zachodu na południe. Burze chwilami mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem i porywistym wiatrem. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły jutro. Dość podobnie aurę w naszym kraju kształtować będzie obszar obniżonego ciśnienia związany z niżem znad Skandynawii oraz front. Z zachodu dotrze ciepłe powietrze i na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 22 do 29 stopni, a teraz już Dolny Śląsk. Wieczór i początek nocy z zanikającymi opadami deszczu i burzami i temperaturą od 15 do 17 stopni. Po pogodnym poranku czeka nas pogoda w kratkę. Słońce, przelotne opady deszczu i burze. W drugiej połowie dnia nadal zmiennie, a zjawiska burzowe mogą być dynamiczne z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradem. Gorąco od 23 stopni w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu do 25 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 997 hektopaskali. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby, umiarkowany, silniejszy podczas burz, a biometr i warunki na drogach zmienne. Od piątku w pogodzie wersja bardziej spokojna i słoneczna i maksymalnie 23-25 stopni i wszystko zgodnie z tradycją, bo gdy w lipcu słońce dopieka, to burza niedaleka. Do zobaczenia!